Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie ze stadionu przy ulicy Oporowskiej, gdzie za kilka minut rozpocznie się mecz sparingowy pomiędzy Śląskiem Wrocław a GKS-em Jastrzębie, lider PKO Bank Polski Ekstraklasy kontra zespół z drugiej ligi. Widzimy już, oba zespoły wychodzą na murawę, więc szybciutko przedstawmy sobie składy na to dzisiejsze spotkanie zespół gości. GKS Jastrzębie dzisiaj w ciemniejszych strojach, szaro-czarnych. Kapitan drużyny z numerem 7 Przemysław Lech, w bramce Grzegorz Drazik numer 1, 24 Daniel Szymczak, 4 Sebastian Rogala, 23 João Guilherme, 47 Konrad Grobla, 6 Szymon Maszkowski, 14 Ricardo Waz, 99 Jakub Siga, 18 Michał Bednarski i 19 Kacper Zych. Jeżeli chodzi o zespół Śląska Wrocław, w troszeczkę innym ustawieniu niż to, do którego się przyzwyczailiśmy w meczach Ekstraklasy, może nie tyle co o ustawienie, chodzi o sam skład. W bramce Kacper Trelowski, numer 2 Aleksander Paluszek, który jest dzisiaj kapitanem Śląska, 3 Cameron Bortwick-Jackson, 7 Kenneth Zachore, 14 Michał Wróblewski, 16 Peter Pokorny, 22 Mateusz Żukowski, 23 Daniel Łukasik, 24 Piotr Samiec-Stalar, 26 Burak Indzie i 31 to Jakub Lutostański. Teraz jeszcze losowanie stron. I zamieniamy się jeszcze stronami. Tak wybrali zawodnicy. Arbitrem tego spotkania jest pan Kornel Paszkiewicz. GKS Jastrzębie w strojach ciemnych, szaro-czarnych, a Śląsk tradycyjnie na zielono. Trenerem zespołu Jastrzębia jest pan Piotr Dziewicki, szkoleniowcem Śląska Wrocław, oczywiście trener Jacek Magiera. Mamy jeszcze chwilkę, więc możemy przedstawić jeszcze ławki rezerwowych, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że zespół z Jastrzębia będzie grał w każdej połowie inną jedenastką. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych przyjezdnych, to numer 12 Jakub Trojanowski, Karol Fiec, Filip Kozłowski, Kamil Jadach, Szymon Matuszek, Wojciech Katus, Koki Togotani, Farid Ali, Gracjan Sajdak, Szymon Goluch i Bartłomiej Piworowicz. Ławka Śląska Wrocław troszeczkę skromniejsza, bo zaledwie 4 zawodników na tej ławce. Są to Hubert Śliczniak, Patryk Olsen, Matias Nachuel i Miłosz Kurowski. Można więc spodziewać się, że duża część zawodników Śląska oczywiście zagra pełne spotkanie. Szybka sygnalizacja jeszcze od asystentów. Wszystko gra, więc możemy zaczynać. Zaczęli piłkarze Śląska Wrocław. Ustawienie Śląska może nie jest eksperymentalne, troszeczkę eksperymentalny skład, bo w takim zestawieniu UKS-u jeszcze nie widzieliśmy. Zwłaszcza może zwracać uwagę to, że Mateusz Żukowski, taka prawa strona, ale troszeczkę niżej, przynajmniej na taki był w planach, żeby był troszeczkę niżej ustawiony. Para stoperów to Aleksander Paluszek i Cameron Bortwick-Jackson. W środku pola Peter Pokorny, Daniel Łukasik i Burak Indzie. Kenneth Zachore wysunięty napastnika. Na skrzydłach Piotr Samiec-Stalar i Jakub Lutostański. Teraz zobaczmy dobre zablokowanie tej akcji przez Szymona Maszkowskiego. Aleksander Paluszek. Żukowski. Żukowski, teraz naciska go Grobla. Żukowski wycofuje do Paluszka, Paluszek do Trelowskiego. Kacper Trelowski, przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę boiska. Tutaj pod trybunę odkrytą Łukasik. Niedokładne to zagranie, przechwyt zespołu z Jastrzębia. Popatrzmy, jest groźna akcja Jastrzębian. Jest już piłka w polu karnym. I Mateusz Żukowski wyjaśnia w porę. Ricardo Waz już wkładał się do strzału, już, bo nie widział oczami wyobraźni piłkę w siatce. No ale tutaj Mateusz Żukowski szybszy. Wyekspediował futbolówkę poza linię boczną. I od autu rozpoczną zawodnicy z Jastrzębia. Piłka w pole karne, tu jest Wróblewski.
Próbuje poradzić sobie z Michałem Bednarskim, dośrodkowanie w szesnastkę raz jeszcze Mateusz Żukowski. Burak indziej próbuje wywrzeć presję na obrońcach z GKS-u. Ma piłka pod nogami Grzegorza Drazika. Doskonale kibice Śląska doskonale wiedzą, na której pozycji znajduje się ich ukochany klub w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Śląsk jest liderem po 11 kolejkach. Owszem, trzeba tutaj dodać taką małą gwiazdkę, że nie wszystkie kluby rozegrały równą liczbę spotkań. No ale jakby na to nie patrzeć, Śląsk jest liderem i na pewno do najbliższej kolejki tym liderem pozostanie. Z kolei GKS Jastrzębie radzi sobie na drugoligowych boiskach, troszeczkę w kratkę. W 12 spotkaniach 13 punktów zgromadzonych, złożyły się na nie 3 wygrane, 4 remisy, 5 porażek i Jastrzębianie są dosłownie tuż nad strefą spadkową, bo mają tyle samo punktów co pierwszy zespół, który jest pod kreską Polonia Bytom, ale mają minimalnie lepszy bilans bramkowy. No ale to teraz nieważne, popatrzmy, kolejny atak GKS-u i teraz Cameron Borthwick-Jackson. To oczywiście nieważne w kontekście tego spotkania, bo możemy sobie wyliczać statystyki, kto jest lepszy, kto strzelił ile bramek do tej pory, no ale oczywiście wszystko nam tutaj zweryfikuje zielona murawa. Zohore próbuje teraz odebrać piłkę Danielowi Szymczakowi. Rogala ma trochę miejsca, pokazuje się na lewej stronie Konrad Grobl, ale to nie do niego piłka, choć wydawało się, że przez chwilę będzie taki zamiar przerzucenia futbolówki na lewą stronę. Teraz piłka do przodu w kierunku Ricardo Waza, ale zdecydowanie za mocno i futbolówka trafiła w ręce Kacpra Trelowskiego. Żukowski. Łukasik. Wróblewski. Raz jeszcze Łukasik. Teraz zagranie do Żukowskiego na prawą stronę. Żukowski poradził sobie z Groblą. Mateusz Żukowski ma trochę miejsca. Żukowski do Zohore. Zohore! I teraz broni Grzegorz Drazik, chociaż jeszcze trwa ta akcja. Jeszcze tutaj powalczył Piotr Zamiestalar, ale już mieliśmy pierwszą groźną interwencję. Petr Pokorny przyjął piłkę, chociaż tutaj Jastrzębianie reklamowali. Tam było zagranie ręką, nie zgadza się z tym sędzia Kornel Paszkiewicz. Nadal Śląsk w posiadaniu. No mieliśmy już pierwszą groźną okazję Śląska Wrocław. Daniel Łukasik. Łukasik w kierunku samca Talara, nie ma spalonego. Samiec Talar troszeczkę wyrzucony z pola karnego. Wróblewski na głowę Lutostańskiego. Niedokładnie, nadal Śląsk w posiadaniu. Zohore, Żukowski. Żukowski teraz postawił na szybkość. Żukowski. No i chyba znów było zagranie ręką, ale nadal gramy dalej. Indzie jeszcze jedna próba i nie będzie rzutu rożnego. Jest piłka w rękach Grzegorza Drazika. Teraz z kolei to wrocławianie reklamowali, że tam było zagranie ręką i z naszej perspektywy faktycznie tak mogło wyglądać, ale gramy dalej. Teraz akcja GKS-u. Michał Bednarski. Bednarski zablokowany to zagranie przez Daniela Łukasika. Łukasik, a jeszcze przy okazji faulowany Mateusz Żukowski. Będzie chwila na uspokojenie sytuacji. Dobiega końca szósta minuta tego meczu, no i na razie coś się dzieje, bo tak możemy to określić. Cameron Borthwick-Jackson, Żukowski zablokowany przez Konrada Groble, ale Śląsk nadal będzie w posiadaniu. Co ciekawe, oba zespoły w ostatniej kolejce w swoich rozgrywkach zanotowały rezultat remisowy i za każdym razem było to do 1-1. Za każdym razem i Jastrzębie, i Śląsk Wrocław obejmowali prowadzenie i stracili to prowadzenie. Rywale wyrównali. GKS Jastrzębie zremisował z Radunią Stężyca 1-1. Choć tam obie bramki padły w pierwszej połowie, a Śląsk Wrocław z Górnikiem Zabrze bardzo długo prowadził i chyba o tym spotkaniu chcieliby kibice WKS-u zapomnieć, bo przecież tam bramka dla Górnika w 94 minucie. O tym zapominamy, wracamy na Oporowską, tutaj faulowany Mateusz Żukowski przez Konrada Groble. Będzie rzut wolny dla Śląska.
Jest Samiec Talar, podchodzi do piłki także Indzie. Sędzia pokazuje, że gramy na gwizdek. Nie będzie tutaj możliwości przechytrzenia rywali, rozpoczęcia szybko gry bez gwizdka. Burek Indzie. Indzie w pole karne, ale wprost na głowę Przemysława Lecha. Jeszcze pokorny i jeszcze jedna. Jeszcze zablokowanie, popatrzmy, no. Burak Indzie przewraca się, ale gramy dalej, no nie wyglądało to najlepiej. Teraz zatrzymana gra. No tam nie było kontaktu z Burakiem Indzie, to nie jest uraz spowodowany jakimś ostrym zagraniem zawodnika GKS-u. Tak się przynajmniej mi wydawało z naszej perspektywy, to bardziej gdzieś troszeczkę nieszczęśliwie upadł. Teraz zobaczymy już przy zawodniku Śląska, dwójka fizjoterapeutów, Radosław Żabki i Krzysztof Bukowski, już teraz za chwilkę pewnie będzie. Będziemy wiedzieć więcej. Podnosi się turecki zawodnik. No i chyba będzie w stanie kontynuować grę. Tak jest, chodzą fizjoterapeuci. I Burak Indzie wraca do koła środkowego i już rozpoczynamy grę. Konrad Grobla. Grobla teraz. Daniel Szymczak naciskany przez Samca, Piotra Samca Talara. Grzegorz Drazik zwleka z wybiciem piłki dopiero teraz. Niedokładnie, bo na głowę Michała Wróblewskiego. Jeszcze walczą Jastrzębianie. No i utrzymali się przy piłce. Teraz od autu. Teraz jeszcze piłka do Grzegorza Drazika. Daniel Szymczak. Konrad Grobla. Grobla zatrzymany teraz przed Samca Talar. Zohore przechwycił piłkę. Kenneth Zohore i popatrzmy, będzie groźna szansa. Śląska wraca, Zohore szuka kolegów, Samiec Talar i gol! Mamy pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Kenneth Zohore, asysta, Piotr Samiec Talar, precyzyjne uderzenie z dystansu, 11 minuta. Grzegorz Drazik musiał skapitulować. Jeden do zera dla Śląska Wrocław. No a wszystko zaczęło się od przechwytu Kenneta Zohore tutaj w okolicy linii środkowej boiska. Zohore piłkę przyjął. Piłkę przyjął, podprowadził troszeczkę, odegrał do Piotra Samca Talara i mam wrażenie, że Grzegorz Drasik miał futbolówkę na rękawicy, ale ta i tak wpadła do bramki. 11 minuta, 1-0 na Śląska Wrocław. No i zobaczymy, jak ta bramka wpłynie na obraz gry, choć oczywiście nie jest to tak zwany mecz mistrzowski, a sparring, czyli oczywiście tutaj bardziej ważniejsze dla sztabów szkoleniowych obu zespołów, jest realizowanie założeń taktycznych, a niekoniecznie wynik. Tak przynajmniej się mówi przy meczach przegranych, oczywiście mówiąc pół żartem, a przy meczach wygranych to wiadomo, że rezultat wtedy nie jest najważniejszy, ale również istotny. Teraz w ataku zespół z Jastrzębia. Guilherme do Daniela Szymczaka. Daniel Szymczak pokazuje się na lewej stronie, Konrad Grobla, do niego zagranie. Grobla w porę karne, popatrzmy, było dużo miejsca, główkował Michał Bednarski. Nie był to najlepszy strzał, no ale odnotowujemy po stronie ataków, po stronie strzałów zespołu GKS-u Jastrzębie.
I od bramki rozpocznie Kacper Trelowski. Bortik Jackson do Lutostańskiego. Lutostański tam walczy przy linii bocznej, padł z okrzykiem i był faulowany zdaniem arbitra przez Przemysława Lecha. I już gramy. Bortik Jackson, Paluszek, piłka do Żukowskiego. Żukowski, teraz już przy nim Konrad Grobla, piłka do Samca Talara, niedokładnie, ale przejął ją wrocławianin. Samiec Talar, naciskany przez rywala, Piotr, Samiec Talar, jeszcze jedno uderzenie i tu był faul. Była nieprzepisowa próba zatrzymania tego ataku, nawet nie próba, tylko po prostu nieprzepisowe zatrzymanie. Będziemy mieli rzut wolny dla Śląska Wrocław z odległości około 20 metrów. No i będzie to już taka sytuacja, z której można bezpośrednio uderzyć. Zobaczmy, kto tam jest przy piłce. Jest Kenneth Zohore. No tak, pamiętamy z poprzedniego, jednego z poprzednich sparingów. Z RB Lipsk Kenneth Zohore strzelił piękną bramkę właśnie z rzutu wolnego, no ale chyba jednak nie on będzie uderzał. Teraz odchodzi od piłki, jest Daniel Łukasik, jest Mateusz Żukowski. Wydaje mi się, że to jednak Żukowski zdecyduje się na uderzenie. Solidny mur, pięciu piłkarzy Jastrzębia w murze. Jest także obok muru Samiec Talar. Patrzmy. Mateusz Żukowski, gol! 2-0! Ależ precyzyjnie to zmieścił piłka obok muru. I mamy bramkę dla Śląska Wrocław. 14 minuta, 2-0. Popatrzył, przymierzył, huknął, ale technicznie tak, precyzyjnie bardziej. Piłka w bramce Grzegorz Drazik, pokonany po raz drugi. Za chwilę będziemy mieli kwadrans gry za nami. 2-0 prowadzi Śląsk Wrocław. Daniel Szymczak, Konrad Grobla, Samiec Talar, Daniel Łukasik. Łukasik pokazuje się już Lutostański. Łukasik, kółeczko, wycofanie piłki do Wróblewskiego. Michał Wróblewski również nie spieszy się, popatrzył, widział, że z przodu nie ma kolegów lepiej ustawionych. Zdecydował się na wariant do tyłu, do Camerona Bortwika Jacksona. Teraz Żukowski. Piotr Samiec Talar. Samiec Talar, zagranie w pole karne i teraz wybija piłkę na rzut rożny Sebastian Rogala. Bardzo aktywny jest od początku tego spotkania właśnie Piotr Samiec Talar, no strzelec pierwszego gola. No i też pamiętajmy, że to po faulu właśnie na nim podyktowany został rzut wolny, który na bramkę zamienił Mateusz Żukowski. Rzut rożny, Burak Indzie w narożniku boiska. Zagranie w pole karne. Popatrzmy! Jeszcze będzie jedno ponowienie. Burak Indzie. Piotr Samiec Talar. Indzie do Żukowskiego. Żukowski ma trochę miejsca. Cameron Bortik Jackson. Samiec Talar. Piłka jak po sznurku. Samiec Talar. Troszeczkę niedokładne to zagranie. Choć ostatecznie nadal Śląsk w posiadaniu, bo jeszcze jeden rzut rożny. Raz jeszcze Burak Indzie zmierza do narożnika boiska. Ręka podniesiona do góry. Zagranie w pole karne. Patrzmy, Grzegorz Drazik, pewny chwyt i zaraz będzie chciał rozpocząć akcję swojego zespołu. Troszeczkę przeszkadzał mu tutaj Jakub Lutostański. Piłka do Michała Bednarskiego. Bednarski w walce z Pokorny. Bednarski przewraca się. To był faul. Będziemy mieli rzut wolny dla GKS-u Jastrzębie. No nie zdecydowali się na szybki wariant. No teraz dopiero Przemysław Lech. Zagranie na prawą stronę. Zagranie w pole karne. Bortwick Jackson tutaj czujnie wybija futbolówkę. Sebastian Rogala. Daniel Szymczak. Konrad Grobla. Ricardo Vaz. Piłka zwrotna do
zawodnika Jastrzębia niedokładnie. Posiadanie Śląsk za chore do Samca Talara, troszeczkę za mocno, ale pomysł dobry. No dodajmy, że ten sparing to taka też forma zachowania rytmu meczowego, choć w środę oczywiście. Śląsk Wrocław w najbliższym weekend nie zagra, bo mamy przerwę w PKO Bank Polski Ekstraklasie ze względu na mecze narodowych reprezentacji. A spotkanie GKS w Jastrzębie zostało odwołane, przełożone. GKS Jastrzębie miał się zmierzyć z rezerwami Zagłębia Lubin. To spotkanie zostało przełożone ze względu na powołania zawodników Zagłębia do narodowych reprezentacji. Więc Jastrzębianie mieli wolne, a takie wolne najlepiej spożytkować na mecz sparingowy. Pokorny walczy tutaj z Kacprem Zychem. Pokorny naciskany przez rywala odgrywa do Kacpra Tyrelowskiego. Pokorny. Aleksander Paluszek. Piotr Samiec-Talar pokazuje się Burak Indzie, do niego piłka, ale chyba był spalony, mam takie wrażenie, ale gramy dalej. Burak Indzie nie ma spalonego, Indzie jest już w polu karnym, Indzie wystawia piłkę Łukasikowi, gol! 3-0. Ładna akcja Śląska Wrocław, kontratak. I w 19 minucie mamy 3-0. Państwo tego nie widzą, przy ławce rezerwowych Śląska Wrocław, właściwie na ławce rezerwowych pojawił się Erik Exposito. Choć akurat no on się nie znalazł w tym składzie, który mamy podany przez sztab szkoleniowy Śląska, co oczywiście nie wyklucza tego, że gdzieś tam może w drugiej połowie pojawi się na boisku. Choć wydaje mi się, że Hiszpan miał dzisiaj sesję treningową na siłowni. Raczej go dzisiaj nie zobaczymy. Tymczasem GKS Jastrzębie. Przemysław Lech na prawą stronę. Odegranie do Jakuba Sigi. I aut dla GKS-u. Już zagranie, już gra wznowiona. Daniel Łukasik tutaj próbuje zatrzymać rywala, zrobił to czysto. Ale będziemy mieli rzut rożny dla GKS. No, jeżeli chodzi o zgrupowania narodowych reprezentacji, to w Śląsku Wrocław również nie brakuje reprezentantów. Ale może o tym za chwilę. Teraz stały fragment gry dla Jastrzębian. Zagranie z rzutu rożnego w pole karne. Popatrzmy, Kenneth Zohore wykorzystuje swoje warunki fizyczne. Teraz jeszcze to takie niedokładne, nawet nie wybicie ta piłka. Troszeczkę skiksował jeden z obrońców Śląska Wrocław, ale czujnie Kacper Trelowski. A w Śląsku Wrocław nie brakuje reprezentantów oczywiście. Łukasz Bejger powołany do kadry do lat 21, Karol Borys do lat 18, w kadrze do lat 18, o teraz zagranie takie ryzykowne. Teusz Żykowski. Jest oczywiście również Aleks Petkow powołany do reprezentacji Bułgarii, no i jest również Hubert Śliczniak dzisiaj na ławce rezerwowych, który otrzymał zaproszenie na zgrupowanie kadry Polski do lat 17. A generalnie ostatnie dni dla Huberta Śliczniaka są dosyć intensywne, bo oprócz tego, że otrzymał kolejne powołanie do kadry U17, no to w sobotę zadebiutował w seniorskim zespole Śląska Wrocław, konkretnie w rezerwach Śląska Wrocław, w zremisowanym 3-3 meczu z Górnikiem Polkowice. Wracamy na Oprowską, tutaj Paluszek naciskał Michała Bednarskiego, będzie out dla GKS-u. Konrad Grobla. Burak Indzie. Przejęli piłkę Wrocławianie. Żukowski do przodu i mamy aut dla Śląska Wrocław.
debiut Huberta Śliczniaka, który trenuje już od pewnego czasu z pierwszym zespołem. Patrząc pod kątem samego wyniku w Polkowicach, czyli 3-3, i jeszcze dodając do tego, że Śląsk prowadził do 90 minuty 3-1, no na pewno mogło być ciut lepiej, choć same interwencje momentami były też całkiem udane, a to oczywiście bardzo ważne doświadczenie, które zbierze młody bramkarz Śląska Wrocław. No kto wie, czego przypadkiem w drugiej połowie tutaj nie zobaczymy na kilka minut. Teraz bramki Śląska strzeże Kacper Trelowski i być może za chwilę będzie musiał się wysilić, bo mamy kolejny atak GKS-u. Cameron Bortwick-Jackson. Raz jeszcze. Pewna interwencja. Podchodzą Jastrzębianie pod pole karne Śląska. Zagrywają tam piłkę, ale troszeczkę odbija się ta futbolówka jak od muru. Solidna defensywa Śląska Wrocław. Konrad Grobla. Daniel Szymczak. Sebastian Rogala. Długie zagranie teraz na prawą stronę. Ach, nie sięgnął tej piłki. Jakub Sigaj. Tam chyba jeszcze jakiś uraz. Wyglądało to jak jakieś naciągnięcie. Miejmy nadzieję, że zawodnik GKS-u będzie w stanie kontynuować grę, no bo oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy cało i zdrowo zakończyli to spotkanie. Teraz opatrywany przez fizjoterapeutę GKS-u poza boiskiem. No a przez chwilę Jastrzębianie w osłabieniu personalnym. Lutostański walczy tutaj o piłkę z Szymonem Maszkowskim. Górą wrocławianin, ale tutaj jeszcze walka się toczy w strefie środkowej. Górą wrocławianie. Indzie do Żukowskiego. Żukowski. Paluszek. Indzie. Wróblewski. Wróblewski na lewą stronę do Lutostańskiego. Jakub Lutostański zbliża się do pola karnego. Lutostański wycofuje piłkę do Łukasika. Łukasik. Do Aleksandra Paluszka. Paluszek. Aleksander Paluszek. Cameron Bortwick-Jackson. Wróblewski. Łukasik. Teraz dobre zagranie w kierunku Jakuba Lutostańskiego i tam jeszcze doszło do starcia z Przemysławem Lechem. Głośny okrzyk zawodnika GKS-u. Teraz Jakub Lutostański napomniany przez arbitra, że lepiej w takich sytuacjach troszeczkę odpuścić, oszczędzić tego zdrowia rywalowi. Na szczęście zawodnik GKS-u się podnosi, a niestety mamy pierwszą zmianę. Niestety, bo wymuszona urazem opuszcza boisko, opuścił już boisko Jakub Siga. W jego miejsce pojawił się z numerem 33 Koki Togotani. To oczywiście zmiana w zespole GKS-u Jastrzębie. Przypomnijmy, że zawodnik GKS-u przy próbie przyjęcia piłki ta futbolówka odskoczyła i no prawdopodobnie tam się nabawił jakiegoś urazu. Ale popatrzmy, teraz zawodnicy GKS-u są już w polu karnym. I raz jeszcze Bortwick-Jackson i teraz jeszcze Burak Indzie. I wrocławianie oddalają zagrożenie, a jednocześnie już błyskawicznie przechodzą do kontrataku. Piłka długa. Tak za Zachorę, no nie, teraz, no popatrzmy, Kenneth Zachorę, pusta bramka, nie zdążył oddać strzału, naciskał go tutaj jeden z obrońców, czy strzał zdążyć, zdążył oddać strzał, ale ten strzał był zablokowany, no nie zrozumieli się Grzegorz Drazik z Danielem Szymczakiem, jeżeli dobrze widziałem, a tak, to był Daniel Szymczak, no ale obrońca GKS-u naprawił troszeczkę swój błąd, czy błąd zespołu komunikacyjny. I zablokował Kenneta Zachorę. Teraz jeszcze jedna piłka do duńskiego napastnika. Zachorę. Ma dużo miejsca. Kenneth Zachorę uderza. I teraz Grzegorz Drazik wypluwa tę piłkę. Choć był już za linią. I będziemy mieli rzut rożny. Za chwilkę będziemy mieli pół godziny gry za nami, 3-0
prowadzi Śląsk Wrocław po bramkach Piotra Samca Talara, Mateusza Żukowskiego i Daniela Łukasika. Przewaga Śląska Wrocław bezdyskusyjna, ale GKS Jastrzębie również to, co pokazywał, potrafi zagrozić bramce BKS-u. Teraz zagranie z rzutu rożnego, popatrzmy, świetnie Przemysław Lech wybija piłkę. Jeszcze Burak Indzie, ale to zagranie za mocne, choć to, że ono było za mocne, było spowodowane tym, że turecki zawodnik był faulowany. Więc będziemy mieli rzut wolny dla Śląska Wrocław. Odległość trochę większa niż przy drugiej bramce, czy przy tym strzale Mateusza Żukowskiego, ale wydaje mi się, że wrocławianie raz jeszcze mogą pokusić się o rzut wolny. Nie, to nie było rzutu wolnego, troszeczkę się zasugerowałem tym gwizdkiem, to jest aut dla Śląska Wrocław. Żukowski. Niedokładnie z tamtym talarem. I teraz było przewinienie. Teraz już rzut wolny będzie, tylko dla GKS Jastrzębia oczywiście. Troszeczkę się zasugerowałem gwizdkiem. Ricardo Vaz. Rozpoczyna się atak GKS Jastrzębie. Sebastian Rogala. Konrad Grobla. Grobla przed pole karne. Tu jest Paluszek. Krótko do Petra Pokornego. Petera Pokornego. Pokorny zablokowany teraz przez Szymona Maszkowskiego. Nadal w posiadaniu GKS Jastrzębie. Popatrzmy. Dużo walki, dużo ambicji. Teraz jeszcze Kasper Zych tutaj próbował. Michał Bednarski. Bednarski. No. Trafił Camerona Bortwika Jacksona, ale nie ma mowy o nieprzepisowym zagraniu, a tymczasem kontra Śląska Wrocław. Burak Indzie do Jakuba Lutostańskiego. Lutostański, przy nim już się pojawił Koki Togotani, który tutaj pojawił się kilka minut w miejsce kontuzowanego Jakuba Sigi. Żukowski. Żukowski w pole karne do Zohore, Zohore! Słupek jeszcze! Była przez chwilę okazja, no. Wydawałoby się, że ten strzał nie był zbyt mocny. A i tak bramkarza GKS uratował słupek. Aleksander Paluszek. Samiec Talar. No, bardzo dobre zagranie do trenera zespołu gości. Problem polega na tym, że trener zespołu gości jest za boiskiem, czyli od autu rozpocznie GKS Jastrzębie. Konrad Grobla. Żukowski i jeszcze jeden aut za Jastrzębian. Daniel Szymczak. Do Przemysława Lecha. Lech. Lech ma trochę miejsca. Teraz ciekawa akcja przez Michała Bednarskiego na prawą stronę do Togotaniego, ale tam zawodnik zatrzymany przez obrońców Śląska. Łukasik. Lutostański. Lutostański. Piłka opuściła boisko. Nie, gramy dalej. Kenneth Zohore teraz. Teraz na pewno opuściła piłka boisko, choć ostatni dotykał jej zawodnik GKS-u Jastrzębie, więc będziemy mieli aut dla Śląska Wrocław. Teraz tutaj walka przy linii bocznej, górą Jastrzębianie. Popatrzmy, Bednarski. Faulowany przez Camerona Bortwika Jacksona. Będziemy mieli rzut karny. Tak jest, to będzie 11 dla ekipy GKS-u Jastrzębie. Wydawało się, że tam faktycznie było przekroczenie piłkarskiego prawa i w 32 minucie przed szansą na bramkę wyrównującą, nawet nie kontaktowo, na pierwszego gola dla GKS-u stanie Ricardo Vaz. Choć Kacper Trelowski pokazał, że rzuty karne potrafi bronić. Patrzmy, Ricardo Vaz. Ricardo Vaz, jest bramka dla GKS-u. 3-1.
33 minuta. Śląsk Wrocław prowadzi w sparingu z GKS-em Jastrzębie 3-1. No i jakby na to nie patrzeć, spotkanie chyba może podobać się kibicom, bo trochę się dzieje, trochę bramek jest. Zobaczmy, jak będą wyglądały ostatnie fragmenty tej pierwszej połowy. Łukasik, przy nim Guilherme, Wróblewski. Teraz wzięty tak troszeczkę w kanapkę, stracił piłkę. Ricardo Vaz. Chcą pójść Jastrzębianie za ciosem. Popatrzmy, gdzie jest piłka. Piłka jest, no... prawie w rękach Terelowskiego, tak się wydawało. Ale wcześniej sygnalizacja, że futbolówka opuściła boisko. Więc będzie rzut rożny. No niecodzienna sytuacja, tam się zakotłowało w polu karnym Śląska Wrocław. Terelowski tej piłki nie złapał, ale zostawiamy to, bo to kolejna akcja Jastrzębia. Nie zdecydował się na uderzenie Szymon Maszkowski, teraz on przy piłce. Odgrywa na prawą stronę Przemysław Lech. Lech teraz odgrywa piłkę w pole karne. Bortwick Jackson. Pewnie, czujnie. Burak Indzie. Indzie nadal w posiadaniu piłki. Burak Indzie teraz przy nim trzech rywali. No to zagranie troszeczkę niedokładne. Ricardo Vaz, przy nim Burak Indzie, chce naprawić swój błąd przed chwili, ale Ricardo Vaz już w polu karnym. Grobla, płasko. I jeszcze jeden korner, nie, od bramki rozpocznie. No właśnie. Zmiana decyzji. Kornel Paszkiewicz przyznaje, że tam był rzut rożny. No też mi się wydawało z naszej perspektywy, że futbolówka opuściła boisko po zagraniu Camerona Bortwicka Jacksona. I jeszcze jeden korner. Patrzmy, jak to rozwiążą zawodnicy GKS-u. Paluszek główkuje poza pole karne. Jeszcze przedłuży Łukasik. Nadal przy piłce Jastrzębianie. Teraz próbował tutaj wgrać piłkę Daniel Szymczak, ale ta ostatecznie ląduje w rękach Kacpra Terelowskiego. Paluszek. Żukowski. W ostatnich minutach Mateusz Żukowski troszeczkę cofnięty. Długi przerzut do Jakuba Lutostańskiego, ale tutaj Przemysław Lech przeciął tę piłkę, zagrał głową do swojego bramkarza. Maszkowski. Szymczak. Rogala. Grobla. Konrad Grobla. Rogala na prawą stronę. Przemysław Lech. Kapitan GKS-u zagrywa do Szymona Maszkowskiego, ale tutaj czujnie CBJ, czyli Cameron Bortwick Jackson. Pokorny. Wróblewski. Na prawą stronę Paluszek. Aleksander Paluszek. Daniel Łukasik. Raz dłużej utrzymują się przy piłce piłkarze Śląska Wrocław. Wróblewski. Lutostański. Bortwick Jackson. Łukasik. Teraz Aleksander Paluszek, Burak Indzie. Wymieniają kilkanaście podań wrocławianie. Próbują się przedostać pod pole karne GKS-u. To z prawej, to z lewej strony. Czekają gdzieś na troszeczkę więcej miejsca, gdzieś na lukę, którą mogliby wykorzystać, żeby zbudować kolejny atak. Piłka do Keneta Zachora niedokładnie przejmują zawodnicy GKS-u, choć Duńczyk chce odzyskać futbolówkę. Bortwick Jackson. Konrad Grobla. Grobla, teraz przy nim Żukowski, nadal w posiadaniu Jastrzębianie. Michał Bednarski. Ricardo Vaz. Popatrzmy, może być uderzenie, ciekawa próba. João Guilherme. Ale była to próba ciekawa, choć oczywiście niecelna.
i od bramki rozpocznie Kacper Trelowski. Bortwick Jackson. Teraz Lutostański stracił piłkę na rzecz Przemysłowa Lecha, a za chwilkę jeszcze faulował innego rywala. Jeszcze około 8 minut plus to, co zdecyduje się doliczyć arbiter tego spotkania. Patrzmy, Koki Togotani, zablokowana piłka i jeszcze jeden rzut rożny dla GKS-u. Rzut rożny, bo patrzmy, nagranie w pole karne, ale za mocne, zbyt głęboko. I od bramki rozpocznie Kacper Trelowski i już rozpoczynają wrocławianie, Mateusz Żukowski. Żukowski faulował Mateusz Żukowski Sebastiana Rogalę. Rogala do Konrada Grobli, Grobla. Rogala. Przemysław Lech na prawą stronę. Rogala. Cały czas w ataku Jastrzębianie. Ricardo Was. Wycofanie piłki. Sebastian Rogala. Teraz z kolei w takim ataku pozycyjnym Jastrzębianie. Guilherme, Ricardo Was, dwójkowa akcja, ciekawa, choć ostatecznie kończy się stratą. Burak Indzie, Samiec Talar, nadal posiadanie teraz przy nim dwóch zawodników i przerwana gra, bo wcześniej był faul na zawodniku Śląska. Burak Indzie. Nie, to nie on będzie rozpoczynał tę akcję, chyba Pokorny. Bortwick Jackson. Raz jeszcze piłka pod nogami Brytyjczyka. Kacper Trelowski. Paluszek. Trelowski. Bortwick Jackson. Lutostański stracił piłkę. Przemysław Lech przechytrzył go. Piłka w pole karne. Artur raz jeszcze Bortwick Jackson. Który chyba poza tą sytuacją, kiedy sprokurował rzut karny, no to faktycznie dosyć dobrze się prezentuje. Trochę nam spadło tempo gry w ostatnich minutach. Może nie tyle co tempo gry, ile tempo ataku Śląska Wrocław. Jeżeli po niespełna 30 minutach prowadzisz 3-0, no to wtedy można liczyć na więcej goli, a tymczasem już od paru dobrych chwil wrocławianie nie tyle nie strzelili bramki, ile nawet nie zagrozili specjalnie bramce GKS-u. Może teraz Zohore, Kenneth Zohore zbliża się do pola karnego, Zohore zagranie, tu jest Konrad Grobla, jeszcze obrońcy poradzili sobie z tą akcją, a tymczasem dwóch kolejnych piłkarzy będzie potrzebowało pomocy medycznej. Najpierw upadł zawodnik GKS-u Jastrzębie, to jeszcze przy wyprowadzaniu tego ataku przez Kenneta Zohore. A po stronie wrocławskiej Jakub Lutostański, choć on już się podniósł, teraz wchodzi za linię boczną, żeby tam mogli mu fizjoterapeuci udzielić pomocy. No byłoby to straszne nieszczęście dla GKS-u Jastrzębie, gdyby drugi zawodnik musiał opuścić boisko ze względu na kontuzję, bo przypomnijmy, że wcześniej Jakub Siga musiał przymusowo zakończyć to spotkanie przedwcześnie. Z
João Guilherme. To jest ten zawodnik, który potrzebował pomocy. I wracamy do gry. Choć wydaje mi się, że teraz z kolei Śląsk w osłabieniu, bo Guilherme wrócił do gry, ale Lutostański powoli w asyście fizjoterapeutów opuszcza boisko. Teraz Państwo tego nie widzą, ale wracamy na boisko, bo tutaj kolejna akcja GKS-u. Teraz zatrzymana przez Pokornego. Niedokładne wyprowadzenie piłki. Teraz przechwyt Pokorny, ach, podskoczył nad rywalem, który wykonywał ślizg. Sebastian Rogala przeszedł piłki na prawą stronę boiska. Tu jest Togotani, Maszkowski, Togotani, Jędzie, uderzenie zablokowane przez Daniela Łukasika. Ucierpiał przy tym zawodnik Śląska Wrocław. Daniel Łukasik wraca do gry, a tymczasem słyszymy... Jeszcze minuta została, tak nam przekazują tutaj arbitrzy, ale João Guilherme nie będzie w stanie kontynuować niestety tego spotkania. No. Tak jest, 44. minuta dobiega końca, więc jeszcze kilkadziesiąt sekund. Zohore, sam jest Stalar. Zohore. Pokorny. No, próba zagrania do przodu. Piłka w rękach Grzegorza Drazika. No a co ciekawe, teraz oba zespoły w dziesiątkę. Trenerzy nie dokonują zmian, czekają na przerwę, która za chwilkę nastąpi. Rozgrzewa się Miłosz Kurowski. Widziałem też, że rozgrzewa się Matias Nahuel. Więc raczej to jeden z tych piłkarzy, którzy pojawią się na murawie. No zbyt, szczerze mówiąc, innego zbyt szerokiego pola manewru nie ma, bo na ławce jest tylko czterech zawodników. Jest jeszcze bramkarz Hubert Śliczniak i Patryk Olsen. A tymczasem chyba już, no właśnie, zawodnicy czekali na koniec pierwszej połowy. 3-1. Dla Śląska Wrocław po 45 minutach sparingu z GKS-em Jastrzębie. Bramki dla Śląska Wrocław strzelali Piotr Samiec-Talar, Mateusz Żukowski, Daniel Łukasik. Dla przyjezdnych z rzutu karnego bramkę zdobył Ricardo Was. Teraz kilka chwil przerwy i za kilkanaście minut wracamy na Oporowską.
Witamy ponownie ze stadionu przy ulicy Oporowskiej. Przerwa powoli dobiega końca. Przerwa w meczu sparingowym Śląska Wrocław z GKS-em Jastrzębie po 45 minutach 3-1 dla Śląska Wrocław. Mamy zmiany w obu zespołach. Za chwilkę wszystkie zmiany Państwu przedstawię. A tymczasem przypomnimy jeszcze, że Śląsk prowadził 3-0 po bramkach Piotra Samca-Talara, Mateusza Żukowskiego i Daniela Łukasika. A rywale odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego Ricardo Waza. Całkiem nowa jedenastka w zespole GKS-u Jastrzębie. No prawie całkiem nowa, bo właśnie wspomniany już w pierwszej połowie Koki Togotani, który zmienił kontuzjowanego kolegę i wszedł wcześniej na murawę, został na boisku, a skład GKS-u Jastrzębie prezentuje się obecnie następująco: w bramce numer 12 Jakub Torjanowski, numer 17 Karol Fiec, numer 5 Filip Kozłowski, numer 8 Kamil Jadach, Szymon Matuszek, numer 86 Wojciech Katus, 77 Koki Togotani, 33 Farid Ali, numer 10 Gracjan Sajdak, 73 20 Szymon Goluch, ale popatrzmy, bo teraz Burak Indzie. Sam na sam Burak Indzie, nie ma gola, nad poprzeczką przeniósł futbolówkę. No, sam na sam, ale też nie była łatwa sytuacja. No i wracamy jeszcze do tego składu. 10 Farid Ali, 73 Gracjan Sajdak, 20 Szymon Goluch i 84 Bartłomiej Piworowicz. To skład zespołu grającego w ciemnych strojach, czarno-szarych trykotach. No i na zielono Śląsk-Wrocław. Tutaj wielkich zmian w składzie nie było, bo zaledwie dwie. Wiemy już, że Jakub Lutostański opuścił boisko z kontuzją w pierwszej połowie. Opuścił boisko również Peter Pokorny. A na murawie pojawili się z numerem 36 Miłosz Kurowski i z numerem 8 Patryk Olsen. A jeszcze jedna dodatkowa zmiana, choć oczywiście patrząc przez pryzmat tego spotkania, jest to zmiana kosmetyczna. Kapitanem Śląska Wrocław w drugiej połowie jest Patryk Olsen, któremu Aleksander Paluszek przekazał opaskę kapitańską. Z kolei kapitanem GKS-u Jastrzębie, numerem 8, Kamil Jadach. Faulowany teraz jeden z zawodników Jastrzębia przy ławce rezerwowych Śląska. Będziemy mieli rzut wolny. No, rzut wolny taki, który po którym może coś się zadziać. Farid Ali. Farid Ali, także jest inny piłkarz GKS-u. Zobaczmy, jak to będzie rozwiązane. Ali w pole karne. Jest tutaj Wróblewski. Jeszcze jedno ponowienie. Raz jeszcze Wróblewski wysoko wybija piłkę. Zostaje ona jednak w boisku. Teraz faulowany Piotr Samiec-Talar. Teraz akcja Śląska-Wrocław. I chyba się troszeczkę pospieszyłem z tym, że jest zmieniona cała jedenastka GKS-u Jastrzębie, bo przynajmniej taką dostaliśmy informację, że tak to ma wyglądać. Aleksander Paluszek ładnie teraz zaczarował, był faulowany, ale gramy dalej, bo Burak Indzie. Za chwilkę wrócimy do składu GKS-u Jastrzębie. Miłosz Kurowski. Daniel Łukasik. Aleksander Paluszek, bo widzimy na boisku Kacpra Zycha, który już był w pierwszej połowie. Jest także Sebastian Rogala w linii obrony. Michał Wróblewski. Samiec-Talar, Kurowski do Samca-Talara. Ładna akcja Śląska-Wrocław. Piotr Samiec-Talar ma dużo miejsca. Samiec-Talar w pole karne. Nikt do tej piłki nie dopadł. Teraz Jastrzębianie próbują oddalić zagrożenie, próbują wyprowadzić atak. Konkretnie chciał to uczynić Szymon Goluch, ale
Szybko wrocławianie przejęli piłkę. Łukasik. Nie zabrał się z piłką Burak Indzie i teraz faulował przeciwnika. Faulowany Konrad Grobla. No właśnie, Konrad Grobla to też jest jeden z tych piłkarzy, którzy zostali w składzie GKS-u po pierwszych 45 minutach. Ładna akcja GKS-u, popatrzmy, teraz przewrócił się Kacper Zych, Karol Fitz też tutaj próbował przedrzeć się przez defensywę Śląska, teraz jeszcze Karol Fitz. Sebastian Rogala. Szymon Matuszek. Grobla, Koki Togotani, Togotani, przy nim Burak Indzie, Togotani, próbuje się przedostać w pole karne i teraz zablokowane przez Piotra Samca Talara. Karol Fitz, teraz przy nim Miłosz Kurowski, Fitz. Przeniesienie ciężaru gry na lewą stronę. Tam teraz próba zbudowania ataku, który zaskoczy defensywę Śląska Wrocław. A może uderzenie z dystansu, no. Nie była to udana próba, choć nadal jastrzębianie w piłce. Farid Ali. Farid Ali. Będziemy mieli rzut rożny dla GKS-u Jastrzębie. Farid Ali w narożniku boiska. Pojawia się teraz także Konrad Grobla i zobaczymy, który z piłkarzy będzie wykonywał ten stały fragment gry. Chyba Ali. Ali w pole karne. Tutaj zamieszanie i z kontrą wychodzą piłkarze Śląska. Patryk Olsen prowadzi piłkę. Problem polega na tym, że on jest pierwszym piłkarzem w kontrze. Nie ma komu podać. Teraz dopiero wykazał Samiec Talar i Kenneth Zohore. Zohore teraz zatrzymany przez Filipa Kozłowskiego, a Filip Kozłowski dzięki tej interwencji jeszcze wywalczył piłkę, bo futbolówka opuściła boisko po nogach Kenneta Zohore. Paluszek, Łukasik, Samiec Talar ma bardzo dużo miejsca, ale nie opanował futbolówki. Togotani, Togotani, przy nim Łukasik. Zagranie na prawą stronę, tu jest Farid Ali. Kolejna akcja GKS-u, Farid Ali. Przy nim Wróblewski, piłka do Fitza. Jeszcze okazja, nie trafił w piłkę Szymon Goluch. I teraz Śląsk Wrocław, no prosta strata. Troszeczkę się ta gra ofensywna wrocławianom jakby nie klei. Kamil Jadach. Karol Fitz. Farid Ali, Ali, przy nim Wróblewski. Wróblewski wypchnął zawodnika GKS-u Jastrzębia, ale trzeba wracać, bo tutaj kolejna akcja, no pokazuje, że był faulowany Farid Ali, ale gramy dalej, Burak Indzie. Pokazuje się Samiec Talar, do niego piłka, Samiec Talar jest już na połowie rywala, no ale ma przed sobą trzech obrońców, z trzech kolejnych biegnie za nim, no ta akcja straciła na impecie, straciła na tempie. Patryk Olsen. Daniel Łukasik, Burak Indzie. Indzie pokazuje się Wróblewski, do niego zagranie Michał Wróblewski. Daniel Łukasik, Wróblewski to 16-letni piłkarz, który w tym sezonie grał już w czterech drużynach, w U17, w U19, T19
teraz widzimy go w barwach pierwszego zespołu Śląska Wrocław. A w międzyczasie grał również w meczu rezerw Śląska Wrocław. Talentowany piłkarz. Łukasik. Dużo takiej walki w środkowej strefie boiska. Teraz faulowany Daniel Łukasik. Będziemy mieli rzut wolny dla Śląska. Szczukowski do Paluszka. Bortwick Jackson do Miłosza Kurowskiego. Ta piłka chyba ciut za mocna, ale opanuje ją zawodnik Śląska. Opuściła boisko, choć i tak bez większych problemów złapał ją Jakub Trojanowski. Karol Fitz. Szymon Matuszek do Gotaniego. Piłka zwrotna, Rogala do przodu, piłka opuściła boisko, będzie out dla Śląska Wrocław. Tak spoglądając poza kamerą, widzę, że rozgrzewa się dwóch kolejnych piłkarzy Śląska Wrocław. Jest to Matias Nahuel i właśnie Hubert Śliczniak, więc pewnie za kilkanaście minut możemy spodziewać się kolejnych zmian w zespole WKS-u. Olsen. Piłka w kierunku Miłosza Kurowskiego. Kurowski przy nim dwóch rywali. Miłosz Kurowski. Piłka została w boisku. Gramy dalej. Farid Ali. Kacper Zych. Zych na lewą stronę do Togotaniego. Nie zrozumiał się ze swoim kolegą. Piłka opuściła boisko. Teraz dopiero opuściła boisko. Asykurował do samego końca futbolówkę Mateusz Żukowski. Rozpoczynają piłkarze Śląska od wrzutu z autu. No, takie troszeczkę ryzykowne rozwiązanie. Powstał taki wariant, choć ostatecznie skuteczne, bo przerzucili piłkę na lewą stronę. Kurowski. Teraz starcie Keneta Zachore i Koki Togotani i Kenneth Zachore. Tak mi się wydaje, że to był właśnie... Tak jest, tutaj to Koki Togotani i Kenneth Zachore ucierpieli, aczkolwiek jak sędzia wskazał, nie ma faulu. Przypadkowe starcie obu piłkarzy. Kenneth Zachore bez szwanku. Widzimy teraz, że Togotani potrzebuje pomocy fizjoterapeuty. Młody Japończyk na szczęście podniósł się. Troszeczkę jeszcze kuleje, ale zgłasza gotowość do dalszej rywalizacji. Wróblewski, naciskany przez rywala, nawet przez dwóch rywali, wyszedł z tego obronną ręką. Kurowski, Olsen, raz jeszcze Wróblewski, teraz spóźniony. Kacper Zych na moment odebrał mu piłkę, ale gramy dalej, jest szansa na akcję GKS-u. Popatrzmy, Kacper Zych uderza, słupek i piłka ląduje w rękach Kacpra Trelowskiego. No, to taka trochę definicja szczęśliwej interwencji, bo trochę szczęścia mieli piłkarze Śląska, zwłaszcza Kacper Trelowski, bo ta piłka po odbiciu od słupka wpadła mu idealnie w ręce. No i wreszcie jakiś konkret w tej drugiej połowie. Coś się zadziało pod jedną z bramek. Kamil Jadach.
Jada, tak miękko zagrywa w kierunku Karola Fica. Matuszek, raz jeszcze Kamil Jadach. Jadach. Szymon Matuszek. Kamil Jadach. Raz jeszcze Matuszek, ależ niedokładnie to zagrał. Farid Ali. Farid Ali, przy nim Miłosz Kurowski. Ali utrzymuje się przy piłce, piłka do Fica. Tam był Daniel Łukasik, który przerwał tą akcję w porę. Burak Indzie. Indzie. Do przodu, do Keneta Zohore. Zohore opanował piłkę, nie ma faulu. Jest faul, jest przewinienie. Pokazuje Kornel Paszkiewicz, arbiter tego spotkania, że tam było przewinienie, że zanim Kenneth Zohore ruszył do tej piłki, delikatnie się zatrzymał i wytrącił rywala z równowagi. No, nie do końca się z tym zgadzał Kenneth Zohore, ale decyzja utrzymana. Patryk Olsen, Aleksander Paluszek, Kacper Trelowski, Bortwick Jackson. Wróblewski. Trelowski do przodu, do Żukowskiego. Żukowski schodzi w kierunku osi boiska. Żukowski do Keneta Zohore. Pomysł dobry. No, choć wykonanie chyba ciut zbyt mocne. Już kwadrans gry w tej drugiej połowie za nami. Na razie Śląsk Wrocław nadal prowadzi 3-1. Taki wynik jeszcze w pierwszej połowie ustalony. Samiec Talar, Patryk Olsen. Bortwick Jackson. Bortwick Jackson na prawą stronę. Samiec Talar, Burak Indzie, Burak Indzie, Kenneth Zohore, Burak Indzie. Ach, złożył się do strzału. Jeszcze jedna próba teraz. Karol Fitz w tej akcji Śląska najlepiej się odnalazł, bo przerwał sytuację WKS-u. Kamil Jadach. Filip Kozłowski. I na lewą stronę Jastrzębianie próbują. No i powoli szykują się właśnie do zmiany dwaj piłkarze Śląska Wrocław. Matias Nahuel i Hubert Śliczniak już stoją tutaj przy linii bocznej. Najpewniej w pierwszej możliwej chwili się pojawią na murawie. Rogala, Karol Fitz, Farid Ali, Jadach, Rogala. Wydaje mi się, że no oczywiście Hubert Śliczniak to naturalnie, że zmieni Kacpra Trelowskiego i wydaje mi się, że Matias Nahuel pojawi się na murawie w miejsce Daniela Łukasika, ale poczekajmy jeszcze. Bortwick Jackson teraz dobrze w obronie, Trelowski wybija piłkę. Zohore powalczył z Alim. Nadal przy piłce GKS. Kozłowski, Rogala. Teraz próba zagrania na prawą stronę. Tu jest Farid Ali. Ali dał radę z Wróblewskim. Zatrzymał się na Miłoszu Kurowskim. I teraz jeszcze... jeszcze piłka w grze. Wydawało się, że futbolówka opuści boisko. Fitz. Fitz przy nim Olsen i Wróblewski. Fitz poradził sobie faul. Faul Michała Wróblewskiego i teraz mamy zmiany. Jedna zmiana dość oczywista. Trelowski schodzi, pojawia się Hubert Śliczniak, pojawia się również Matias Nahuel, a schodzi z boiska. A jednak nie Daniel Łukasik, a Burak Indzie. Sześćdziesiąta piąta minuta na ostatnie 25 minut. No i już za chwilę Hubert Śliczniak może mieć pierwszy poważny test. Rzut wolny, popatrzmy. Jest zamieszanie w polu karnym.
Kurowski, ale tu jest też Kenneth Zohore. Zohore do Matiasa Nahuela. Nahuel, samiec Talar, zabrał się z piłką. Ach, gdyby zagrał w porę od razu do Kennetha Zohore, ale nadal ta akcja nie straciła na impecie. Mateusz Żukowski, Żukowski, pokazuje się Zohore, Żukowski, chyba będzie sam to kończył. Żukowski broni teraz. Jeszcze jedna dobitka. Obronił to Jakub Trojanowski, no na tą dobitkę to powiedzmy, że nie była zbyt udana. Błyskawiczne przejście z obrony do kontrataku. To Gotani. Kozłowski. Fitz. Kozłowski naciskany przez Matiasa Nahuela. Karol Fitz. Farid Ali. Kamil Jadach. Teraz akcja GKS-u. Popatrzmy, Farid Ali. Ali, przy nim Wróblewski, jest także Cameron Bortwick, Jackson, Ali, ale tutaj Hubert Śliczniak i jego pierwszy kontakt z piłką pierwsza. Pierwsza pewna interwencja. Wróblewski. Kurowski. Zatrzymany teraz ten atak Śląska. Farid Ali. 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 Ali zatrzymany przez Matiasa Nahuela. Zatrzymany faulem, ale zatrzymany. Ta lewa strona Śląska Wrocław troszeczkę odmłodzona. Jest tutaj i Miłosz Kurowski, i Michał Wróblewski. Starają się właśnie tą stroną grać piłkarze GKS-u Jastrzębie, chcąc wywrzeć presję na młodych zawodnikach, choć ci na razie prezentują się dość solidnie. Paluszek naciskał teraz na rywala, nadal przy piłce Jastrzębianie, popatrzmy. Daniel Łukasik, siła spokoju, spokojnie przyjął piłkę, opanował, przedłużył i nawet rozpoczął atak Śląska. Kenneth Zohore do swojego rodaka Patryka Olsena. Olsen znów Zohore. Matias Nahuel, Nahuel, przy nim Karol Fitz. Olsen, Nahuel, Łukasik. Troszeczkę uspokojenia sytuacji, zwłaszcza w środku pola. Olsen, Nahuel, Łukasik, Nahuel, samiec Talar, Żukowski do Piotra Samca Talara, samiec Talar. Przy nim Konrad Grobla i będziemy mieli aut dla Śląska Wrocław. Patryk Olsen. Aleksander Paluszek, Cameron Bortwick-Jackson. Teraz spokojna wymiana piłki, podanie w linii obrony Śląska. No teraz strata. Farid Ali. Śląsk Wrocław prowadzi w sparingu z GKS-em Jastrzębie. Bramki Piotr Samiec-Talar, Mateusz Żukowski, Daniel Łukasik i Kenneth Zohore. Trafienie dla GKS Jastrzębie i Ricardo Was. No i popatrzmy, bo już kolejna akcja Śląska Wrocław. Żukowski, jest Zohore, do niego piłka niedokładna, niedokładnie futbolówka zagrana, przejął ją Filip Kozłowski. I Jakub Trojanowski wybija futbolówkę na aut. B-
Borfik Jackson. Daniel Łukasik. Matthias Nahuel. Nahuel, Patryk Olsen. Olsen na prawą stronę, tu jest Mateusz Żukowski, pokazuje się sam Stalar, ale piłka do Olsena. Olsen, Daniel Łukasik. Łukasik w pole karne wbiega, Miłosz Kurowski, tutaj zamieszanie, wyszedł bardzo wysoko bramkarz. Chyba gdzieś tam ucierpiał Miłosz Kurowski, ale kontynuuje grę. Nahuel, strata. Teraz piłkarzy GKS-u w takiej prostej sytuacji. Gdyby Matias Nahuel dostrzegł, że Jakub Trojanowski jest wysunięty, wyszedł na 8-10 metr, to może by próbował przelobować golkipera GKS-u. No, nadal w posiadaniu Śląsk, to już nieaktualne, bo Kamil Jadach przejął piłkę i nie opanował jej Daniel Łukasik. Faulowany Szymon Goluch. Będzie rzut wolny dla Jastrzębian. Próba zagrania lewą stroną, ale jest tutaj Mateusz Żukowski. Jeszcze będzie okazja, Kasper Zych. Przepchnął troszeczkę Bortwika Jacksona, no i mamy rzut rożny. W teoretycznie niegroźnej sytuacji. Kolejny stały fragment gry dla GKS-u Jastrzębie. Wszyscy piłkarze Śląska Wrocław we własnym polu karnym. Dośrodkowanie, ale futbolówka opuściła boisko. Czujne oko arbitra bocznego dostrzegło tę sytuację. No i od bramki rozpocznie Hubert Śliczniak. Borfik Jackson. Paluszek, Bortwick Jackson, Nahuel, Łukasik. Ach, teraz strata, szansa dla GKS-u. Popatrzmy, Szymon Goluch, ale jeżeli był to strzał, to zdecydowanie zbyt lekki. Jeżeli było to podanie, no to niedokładne. Tak czy inaczej, piłka w rękach Huberta Śliczniaka. Staliśmy sygnał, że gdzieś nam się po drodze przycięła nasza transmisja i nie do końca było widać czwartego gola. Piotr Samystalar w okolicach linii środkowej minął dwóch rywali, przedarł się przez dwóch rywali mniej więcej tak jak w jednym z meczów Śląska pierwszym w Ekstraklasie Erik Exposito, ale może o tym za chwilkę, bo kolejna akcja WKS-u, Miłosz Kurowski. Kurowski, no ręka i to rzut wolny, bo tak na granicy pola karnego, no to mamy teraz chwilkę, żeby wrócić do czwartej bramki. Piotr Samystalar w okolicach koła środkowego przedarł się przez dwóch rywali, zagrał do Keneta Zochore, a ten mniej więcej od 30 metra popędził sam na bramkę i pokonał płaskim strzałem w dalszy róg, pokonał wychodzącego z bramki Jakuba Trojanowskiego. Niestety nie mogli Państwo widzieć tej bramki Keneta Zochore, no ale może teraz będzie Duńczyk uderzał z rzutu wolnego, chociaż jest tutaj Mateusz Żukowski. On już raz strzelił i raz strzelił bardzo udanie w tym spotkaniu. Popatrzmy, Mateusz Żukowski, Kenet Zochore, jest jeszcze Daniel Łukasik. Jest także pięciu zawodników w murze, dwóch obok. Zobaczmy, jak to rozwiążą wrocławianie. Żukowski teraz prosto w mur. Tutaj jeszcze ostro potraktowany Konrad Grobla. Kurowski, no ciekawie to chciał zagrać. Taki wyszedł centrostrzał, ale mam wrażenie, że wszystko było planowane. Jakub Trojanowski, Filip Kozłowski, K-
Koki to Gotani. Karol Fitz. Teraz piłka pod nogami defensorów GKS-u. Teraz jeszcze mieliśmy drobne kłopoty techniczne. Czwartą bramkę dla Śląska Wrocław strzelił Kenneth Zachorę po podaniu Piotra Samca-Talara. Duńczyk znalazł się w sytuacji sam na sam i z zimną krwią wykorzystał dogodną okazję. To było w 70 minucie spotkania. Karol Fitz, zagranie z autu w pole karne. Matias Nahuel. Nahuel, Łukasik, niedokładne zagranie, to Gotani. Matuszek, to Gotani. Popatrzmy, Ali jest już w polu karnym. Hubert Śliczniak, pewna interwencja. Dobra akcja GKS Jastrzębie. Brawa za akcję dla GKS-u. Brawa dla młodego bramkarza Śląska Wrocław za tą interwencję. Paluszek. Teraz faulowany Mateusz Żukowski. Śliczniak, długie zagranie w kierunku Zachorę. Zachorę przepchnięty przez Kozłowskiego. Gramy dalej, nie ma tutaj odgwizdanego przewinienia. Olsen, gramy dalej, popatrzmy, Patryk Olsen wyłuskał tę piłkę. Olsen, Samiec, Talar, gol! Piąta bramka dla Śląska Wrocław. Patryk Olsen też wyłuskał tę piłkę, nie wiem czy to odpowiednie określenie, po prostu utrzymał się przy futbolówce. Zagrał do Piotra Samca Talara na prawą stronę. I tak padła piąta bramka dla WKS-u. W 79 minucie. Odpowiadając również na pytania z naszego czatu, tak, Michał Wróblewski to zawodnik, który również gra w tym sezonie w zespole U19, jak już wspomniałem, rozpoczynał w zespole U17, no bo to jeszcze 16-latek, więc może grać w zespole U17, a następnie został troszeczkę, no w cudzysłowie, przetransferowany do ekipy U19. A też ma za sobą pierwsze minuty w seniorskim starciu rezerw. Był to mecz w Zabrzu, gdzie rezerwy Śląska wygrały po szalonym meczu 3-2 z rezerwami Górnika. Teraz mamy kolejne minuty, właściwie pierwsze minuty w pierwszym zespole Śląska Wrocław, bo Wróblewski od pewnego czasu trenuje już z pierwszym zespołem. A tymczasem widzieliśmy, jak Hubert Śliczniak wyszedł spod tego pressingu. Matias Nahuel. Łukasik. Tymczasem podwójna zmiana szykowana w ekipie GKS-u. No ale to za chwilkę. Na razie Patryk Olsen, Mateusz Żukowski. Żukowski zatrzymany teraz przez Szymona Golucha. Ale odzyskał piłkę zawodnik Śląska. Żukowski do Samca Talara. Samiec Talar. Piłka była w boisku. A ostatecznie się ląduje w rękach Jakuba Trojanowskiego. Jadach na lewą stronę. Jest to Gotani. Koki to Gotani. Zatrzymana ta próba zagrania przez Patryka Olsena. Raz jeszcze Patryk Olsen, Aleksander Paluszek.
Daniel Łukasik, blisko siebie są wrocławianie. Paluszek, Olsen, Samet, Stalar, Żukowski. Matias na chłopak. Łukasik i raz jeszcze Aleksander Paluszek. Łukasik, Nahuel, Miłosz Kurowski, Kurowski, Nahuel, ładna dwójkowa akcja wrocławian, Kurowski i piłka opuściła boisko, od bramki rozpoczyna Jakub Trenowski, a tymczasem podwójna zmiana w zespole. GKS-u Jastrzębie pojawiają się na murawie Wojciech Katus i Gracjan Sajdak. Numer 77 i 73. I za chwilkę zlokalizujemy, kto boisko opuszcza. Na pewno opuszcza Kacper Zych. A drugim piłkarzem, który zakończył już swój udział w meczu, jest zawodnik oznaczony numerem 5 i jest to Filip Kozłowski. Żukowski, Olsen. Zohore, nie sięgnął piłki, nie doleciała ona pod nogi żadnego z wrocławian. Przejął ją Karol Fitz. Rogala. Far Italii, naciskany przez Wróblewskiego. Nahuel wyrzechwycił piłkę. Matias Nahuel, pokazuje się Piotr Samiec-Talar, kolejna groźna okazja Śląska, Samiec-Talar, Talar, wytrącony z równowagi, ale tam nie było przewinienia. Wynik pozostaje bez zmian, nadal Śląsk prowadzi 5-1. Raz jeszcze zaglądamy na nasz czat, piątą bramkę dla Śląska Wrocław strzelił Piotr Samiec-Talar, któremu podawał Patryk Olsen. 84. minuta, może teraz groźna okazja GKS-u. Karol Fitz, dobre zagranie, jeszcze główkuje. Koki Togo Tani, choć to uderzenie celne nie było. 85. minuta, zbliżamy się wielkimi krokami, coraz większymi do końca tego spotkania. Tak jak mówiłem, że wynik oczywiście pójdzie w świat. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że Śląsk Wrocław ten mecz wygra. To oczywiście dla szkoleniowców obu drużyn ważniejsze są możliwość sprawdzenia różnych wariantów taktycznych, różnych ustawienia, zmiany ustawień w trakcie spotkania. Nahuel, Olsen. Samiec Talar, raz jeszcze do środka, w kierunku środka boiska, tu jest Daniel Łukasik i raz jeszcze Matias Nahuel. Nahuel, Łukasik. I oczywiście zespół, który przegra, powie, że te wyniki w sparingach nie są najważniejsze. Zespół, który wygra, to oczywiście, że nie są najważniejsze, ale zawsze miło wygrywać. Oczywiście ta wygrana bez wątpienia może cieszyć. Patrzmy, bo jeszcze GKS Jastrzęby walczy tutaj o drugiego gola. Sebastian Rogala. Farid Ali. Ali, przy nim Miłosz Kurowski i Matias Nahuel. Teraz zatrzymany zawodnik GKS-u troszeczkę wyżej. Jeszcze próba Kogi Togo Tani. Zagranie w pole karne, ładna akcja GKS-u. Popatrzmy, Cameron Bortwick-Jackson zatrzymał to zagranie Konrada Grobli.
Olsen, długa piłka do Keneta Zachorech, chyba zbyt mocna, tak, bo wychodzi z bramki Jakub Trojanowski, tutaj jeszcze walczy Mateusz Żukowski, Piotr Samiestaler, Żukowski ustawiony bliżej teraz defensywy, piłka do Togo Taniego i raz jeszcze Cameron Bortwick-Jackson. Całkiem solidny występ brytyjskiego obrońcy, no poza tą sytuacją oczywiście z pierwszej połowy, gdzie faulował rywala w polu karnym i po następnie 11 na gola zamienił Ricardo Vaz. Piłka dla GKS-u. Osiemdziesiąta siódma minuta powoli dobiega końca. Jeszcze około 180 sekund plus to, co ewentualnie arbiter Kornel Paszkiewicz zdecyduje się doliczyć. Choć nie wydaje mi się, żeby tutaj bardzo dużo przerw było. W tej drugiej połowie. Tymczasem jeszcze jedna zmiana w ekipie GKS-u Jastrzębie się szykuje. Przygotowany do wejścia Bartłomiej Piworowicz. Tymczasem Wojciech Katus. Katus przewraca się, ale nie było tam faulu. Ładna akcja Jastrzębian, chociaż teraz zgubili piłkę. Paluszek do Nahuela. Nahuel. Nie ma komu zagrać. Teraz będzie pojedynek biegowy. Miłosz Kurowski. Kurowski, ale jest sam. Nie ma kompletnie nikogo. Kurowski. Kurowski sam będzie strzelał. Ciekawe rozwiązanie. Teraz miał uwagi do swojego kolegi Patrick Olsen, no ale zdecydował się na takie rozwiązanie Miłosz Kurowski, no bo był faktycznie sam. Chociaż z drugiej strony mógł oczywiście poczekać, a w międzyczasie zapowiadana zmiana. Boisko opuścił Szymon Goluch, a na murawie pojawił się właśnie Bartłomiej Piworowicz z numerem 84. Właśnie do niego teraz piłka, popatrzmy. Opanował futbolówkę, ale był na spalonym i tak rozpocznie Śląsk Wrocław. Dwie minuty. Jeszcze zostały do zakończenia czasu gry, które zwykliśmy nazywać regulaminowy. No bo oczywiście ten doliczony czas również jest regulaminowy. Aleksander Paluszek. Daniel Łukasik. Paluszek. Nahuel. Jeszcze jedna piłka do Miłosza Kurowskiego, ale tu jest Karol Fitz. Fitz opanował piłkę i zagrywa do Jakuba Trojanowskiego. Jeszcze jedna próba Jastrzębian. Ładne zagranie do Togo Taniego. Utrzymał piłkę w boisko Japończyk. Wojciech Katus. Do Farida Alego. Ali. Przy nim Wróblewski. Ten obraz kilkukrotnie dzisiaj już widzieliśmy. Karol Fitz. Farid Ali. Ali. Jadach. Sebastian Rogala na lewą stronę. Zagranie, pole karne, Paluszek, Togo Tani przejął piłkę. Togo Tani, będziemy mieli rzut rożny. Koki Togo Tani zdążył, zdołał uderzyć, ale tam piłka po nogach jednego z obrońcy. Opuściła boisko, rzut rożny dla GKS-u Jastrzębia. Zagranie w pole karne. Popatrzmy, główka i nie ma gola. Karol Fitz obok bramki, a to była ostatnia akcja tego spotkania. Śląsk Wrocław wygrał 5-1 w sparingu z GKS-em Jastrzębie. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczął Piotr Samiec-Talar. Następnie na listę strzelców wpisywali się Mateusz Żukowski i Daniel Łukasik po stronie Śląska Wrocław. 3-1 to bramka Ricardo Vaza z rzutu karnego w pierwszej połowie, a w drugiej połowie czwarty gol dla WKS-u to Kenneth Zachore po podaniu Piotra Samca-Talara, a Piotr Samiec-Talar jak strzelanie rozpoczął, tak strzelanie zakończył i był autorem bramki numer 5 dla Śląska Wrocław. Dziękujemy Państwu bardzo, że byliście z nami, że siedzieliście
naszą relację. Zapraszamy na kolejne relacje i zapraszamy oczywiście na mecz Śląska-Wrocław z Legią Warszawa, który już 21 października odbędzie się na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Bilety schodzą bardzo szybko, więc jeżeli ktoś się jeszcze waha, ktoś się jeszcze zastanawia, żeby zostawić się zakup wejściówki na kolejny tydzień, no to lepiej się pospieszyć i lepiej dołączyć do kibiców, bo szykuje się fantastyczny kibicowski spektakl. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo raz jeszcze za uwagę. Spotkanie dla Państwa komentował Paweł Prochowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.